Pogodna noc przed mieszkańcami Bydgoszczy i Katowic. Tam spodziewamy się bezchmurnego nieba, a na termometrach zanotujemy do 5 stopni Celsjusza. Najniższe wartości w Szczecinie, tam 2 stopnie Celsjusza. Najcieplej w Gdańsku i w Lublinie 11 stopni. W większości regionów pojawią się opady deszczu. Wiatr umiarkowany zawieje do nas z południowego zachodu. Jutro deszczowa aura utrzymywać się będzie, szczególnie na południowym wschodzie. Tam spodziewamy się najintensywniejszych opadów deszczu. Popada również w okolicach Zielonej Góry i Szczecina. Duża ilość słońca w centrum i na północy. Temperatura minimalna to 11 stopni w Krakowie i w Rzeszowie. Maksymalnie zanotujemy jutro do 16 stopni we Wrocławiu. Wiatr podczas intensywnych opadów deszczu będzie porywisty. Intensywnie powieje również na północy. Tam powieje z prędkością maksymalnie do 50 km na godzinę. Niewielkie opady deszczu pojawią się w centralnej części naszego kontynentu. Duża ilość słońca na południu Europy. Na Półwyspie Iberyjskim od 23 do 25 stopni w Madrycie. Wciąż najwyższe wartości na naszym kontynencie zanotujemy w Atenach, tam do 30 stopni w cieniu. W kolejnych dniach w Polsce pogodę kształtować będzie układ niskiego ciśnienia. W piątek w Warszawie na barometrach zanotujemy 1005 hektopaskali. Tego dnia przelotny deszcz pojawi się niemal we wszystkich regionach. W sobotę ciśnienie odrobinę wzrośnie. Tego dnia najwyższe wartości zanotujemy w Rzeszowie, tam do 22 stopni Celsjusza. W niedzielę ciśnienie ponownie spadnie. Tego dnia spodziewamy się wyładowań atmosferycznych na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 14 do maksymalnie 16 stopni na zachodzie.